Adam, za nami losowanie grup eliminacyjnych Mistrzostw Europy. Wszyscy są zgodni, trafiliśmy do takiej grupy, z której właściwie no, nie da się nie awansować. Losowanie eliminacji Mistrzostw Europy na pewno mogło być gorsze. Tyle tylko, że przestrzegam przed hura optymizmem. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na ranking, na notowania i na ostatnie osiągnięcia naszych grupowych rywali, to tylko Austria tak naprawdę jest zbliżona poziomem do reprezentacji Polski i te dwie ekipy mają wręcz obowiązek awansować do finałów Mistrzostw Europy. Wszyscy pozostali są notowani poniżej 60. miejsca w rankingu FIFA, więc nawet biorąc pod uwagę niedoskonałość procedur przy sporządzaniu tej klasyfikacji, trudno spodziewać się, że to jest jakieś kłamstwo. Tak naprawdę dzieli nas klasa od i Słoweńców, i Macedończyków, i nawet reprezentacji Izraela, o Łotwie nie wspominając. Tyle tylko, że oczywiście wszyscy powinniśmy mieć w pamięci nasze zadowolone miny tuż po losowaniu finałów Mistrzostw Świata w Rosji, kiedy Senegal, Kolumbia i Japonia miały zostać wciągnięte nosem przez reprezentację jeszcze wówczas Adama Nawałki, a życie bardzo brutalnie zweryfikowało jakość naszej drużyny narodowej, więc w tej chwili ja jestem osobiście bardzo zadowolony. Uważam, że wyjście z tej grupy jest obowiązkiem. Natomiast przypominam sobie, że na przykład Zbigniew Boniek jako selekcjoner dostał baty od Łotwy, że Słowenia w dwóch meczu w kwalifikacjach Mistrzostw Świata 2010 roku dała zdobyć reprezentacji Polski prowadzonej przez Leo Benhakera tylko punkt. A przypominam sobie, jestem z tego rocznika, mecz z roku 1994 w eliminacjach Euro 1996, w którym występował Jerzy Brzęczek w Tel Awiwie, który reprezentacja Polski przegrała 1-2 z Izraelem. Dlatego nie dziwię się, że nasz selekcjoner nie tryska hura optymizmem, raczej tonuje nastroje, bo wie, że nawet teoretycznie czy słabsze zespoły, znacznie niżej od nas notowane, mogą nam sprawić baty. Realnie patrząc, to my mamy z kim w tej grupie przegrać. Na taką drużynę, która może nam sprawić najwięcej kłopotów i na taki najtrudniejszy mecz wyrasta wyjazdowe spotkanie z Austrią. Austriacy mogą nam sprawić kłopoty. Tam gra nie tylko Dawid Alaba, klubowy kolega Roberta Lewandowskiego, który także ma przecież bardzo mocną pozycję w Bayernie Monachium. Tam gra znacznie większa liczba piłkarzy z Bundesligi. To są w tym momencie mocniejsze nazwiska niż naszych zawodników. Jest jakaś domieszka z Premier League i to niekoniecznie na bramce, więc Austriaków żadną miarą nie można lekceważyć. Pytanie, czy to dobrze, że Jerzy Brzęczek i Franco Foda, selekcjoner reprezentacji Austrii, znają się, kiedyś współpracowali, bo z jednej strony Brzęczek będzie wiedział, czego spodziewać się po selekcjonerze Austriaków, ale on chyba też, nawet jeżeli wnikliwie nie śledził rozwoju szkoleniowego Brzęczka, mniej więcej wie, jaki to jest typ osobowości, więc tutaj nawet chyba nie ma specjalnie sensu wskazywać faworyta w dwumeczu Polski z Austriakami. My jesteśmy, przypomnę, notowani na 20. miejscu w rankingu FIFA, oni tylko dwie pozycje niżej. Tutaj każde rozstrzygnięcie jest możliwe, chociaż ta najnowsza historia przemawia raczej za reprezentacją Polski. W eliminacjach Mistrzostw Świata 2006 roku zespół Pawła Janasa dwukrotnie poradził sobie z Austriakami, a podczas finałów Euro 2008 zespół Leo Benhakera zremisował z ówczesnymi gospodarzami Euro tylko dzięki przychylności sędziego Howarda Webba. To jeszcze na koniec jedno pytanie, bo każdy plan musi też zakładać jakieś potknięcia. Gdzie mogą być te najtrudniejsze momenty dla biało-czerwonych? To bardziej siła rywali, czy może nasza słabość, bo też wiemy, że w środowisku ostatnio zawrzało. Jerzy Dudek publicznie krytykuje prezesa Bońka za to, że ten też krytykuje publicznie Jerzego Brzęczka. Nie obawiasz się, że jakieś niespotykane trudności mogą wystąpić i coś zazgrzyta tak, że zamiast planowanego awansu będzie duży wstyd?
Jerzy Brzęczek słusznie w moim odczuciu podkreśla to, że bałkańskie drużyny są nieprzewidywalne, szczególnie groźne na własnym boisku. Też pamiętamy z kadencji chociażby Waldemara Fornalika, że mogą lecieć petardy, mogą być rozmaite dziwne zachowania na trybunach. Co prawda w tym momencie z Czarnogórą nie gramy, ale Macedonia i Słowenia, to zwłaszcza Macedonia, podobny krąg kulturowy. Tyle tylko, że w moim odczuciu największym rywalem reprezentacji Polski w tych kwalifikacjach będzie reprezentacja Polski. Tak naprawdę to z dzisiejszej perspektywy, jeżeli patrzymy na nie tylko na notowania, na ranking FIFA, ale też i na jakość naszych rywali, to gdyby udało się Brzęczkowi nawiązać do jakości zespołu Nawałki z eliminacji Mistrzostw Europy 2016 roku i eliminacji rosyjskiego mundialu, to tak naprawdę nie wiadomo byłaby tylko liczba punktów, z jakimi biało-czerwoni przedostaną się do finałów, a nie sam fakt, czy w ogóle się przedostaną. Natomiast zespół Brzęczka pokazał jesienią, że nie jest zdolny do wygrywania, nie ma kierownika drugiej linii, nie ma komu podawać do Roberta Lewandowskiego, więc 4 miesiące ma nasz selekcjoner na to, żeby sobie odpowiedzieć, czy warto dalej inwestować w Piotra Zielińskiego, który dotychczas nigdy tak naprawdę nie zagrał na miarę wielkich oczekiwań nie tylko obecnego selekcjonera, ale też i kibiców. Ma 4 miesiące na to, żeby wymyśleć strategię, jak sprawić, żeby Robert Lewandowski dostawał piłki, żeby miał tych sytuacji po 3-4, bo nie oszukujmy się, nasza reprezentacja jest uzależniona od kapitana. Jeżeli Robert strzela gole, to my wygrywamy spotkania z tymi niżej notowanymi przeciwnikami. W przeciwnym wypadku bywa niestety znacznie gorzej. No i przede wszystkim Brzęczek musi rozwiązać kwestię obsady dwóch pozycji w obronie. Przede wszystkim znaleźć lewego obrońcę, bo przy całym szacunku dla Bartka Barysińskiego jest to prawy obrońca i nie ma sensu psuć go w drużynie narodowej na przeciwległym skrzydle, gdzie nie jest tak skuteczny jak na swojej pierwotnej pozycji. No i nie mamy drugiego stopera, nie mamy w tym momencie partnera dla Kamila Glika, Jan Bednarek. Jeżeli nie będzie grał w klubie, to myślę, że też nie ma sensu wiązać z nim nadziei w spotkaniach z takimi przeciwnikami jak Austria. A co do konfliktu Jerzego Brzęczka ze Zbigniewem Bońkiem, czy na odwrót, to ja uważam, że jest to spór rzekomy, jest to ściema, która ma na celu odwrócenie uwagi od problemów reprezentacji Polski, o których wspomniałem. O tym mówią media, rzuciły się jak na bardzo łakomy kąsek. Tymczasem dla mnie pozostaje bardzo oczywiste, że Zbigniew Boniek, były znakomity piłkarz, niespełniony trener, były selekcjoner, ale też i szef Brzęczka, człowiek, który go wymyślił, ma prawo powiedzieć mu, chociaż może niekoniecznie w takiej formie i niekoniecznie publicznie, powiedzieć mu, czego oczekiwałby od reprezentacji, no, byleby tylko te podpowiedzi, rady, no nie skończyły się tak jak spotkanie Polski z Łotwą pod wodzą Zbigniewa Bońka. Dzisiaj, jak słyszymy w przestrzeni publicznej, ówczesny selekcjoner próbuje podzielić się odpowiedzialnością za tamtą porażkę z Jerzym Dudkiem, ale raczej chodzi tutaj o względy polityczne, a nie o rzetelną analizę tego spotkania, bo nawet jeżeli Dudek popełnił błąd, a naprawdę dał ciała, ja sobie przypominam dokładnie spotkanie rozegrane na Legii w eliminacjach Euro 2004, to i tak reprezentacja Polski miała wówczas obowiązek strzelić co najmniej dwie, a może i trzy bramki więcej, zwłaszcza, że Paweł Janas, który przejął reprezentację po Bońku, potrafił wygrać z tą drużyną na wyjeździe.